I zaczynamy. Poproszę ten komplecik. I mamy komplet koper. Tak. Brawa się należą. Pani Doroto, jak to będzie ze sprzedażą? Będziemy licytować, czy pani weźmie do... Dokąd, przepraszam? Liszki, miejscowość koło Krakowa. Do Liszek, tak. Koło Krakowa. Licytujemy, panie Krzysztofie, bo bez tego komplet, nie było... Komplet czy jakoś tak po kolei? Komplet. Komplet. Ile za komplet? To tak, jeśli pan chce hurt, to będzie taniej. Jeśli chce pan pojedynczo, detal, to policzymy inaczej. Tak, spytałem, pani powiedziała komplet. Komplet. W komplecie hurt. Sprzedaję po 80 tysięcy za wszystkie koperty. Za jedną czy za wszystkie? Za wszystkie. Czy nie wygórowany, jak się pan Krzysztof nie zraził? Nie wygórowany, nie. Ja nie jestem zaskoczony tak naprawdę. Niektórzy różne sumy padają. Są tacy, zatrzymali 300, mówili 500 tysięcy na przykład. Też, a pani skromnie, tam 80, prawda? Co to jest? A może zróbmy inaczej, dobrze? Bo pani mówiła tam hurtem drogo, detal tanio, prawda? Tak. To może detalicznie. To znaczy na odwrót, hurt taniej, detal drożej. No dobrze. Ale mnie tylko jedna koperta interesuje. To bardzo może źle. Kupię jedną i wystarczy. Zobaczymy. A którą chce pan kupić? Bo po co i mam za się męczyć, ile chce wszystko pan kupowa, kupić? Prawda? No chce mi pan zostawić, rozumiem, dużą gotówkę w kopertach, więc zgadzam się. Tak, dokładnie tak. Chyba chcę. Się zgadzam. Tak. W zależności, jaką sumę pan. Sprzedam pani mi jedną? Proszę mi powiedzieć, za jaką kwotę mam sprzedać tą jedną. Bo pani mówiła, że drogo, drogo. Proszę podać cenę. Ja chciałam, jeśli bym sprzedała w detalu, 20 tysięcy za kopertę. Czyli byłoby drożej rozumiem. Niż w hurcie. Od tego pani zaczęłaby licytować, prawda? Tak. 5 tysięcy. Mówiąc prawdę, czy ja dam 5 tysięcy za wszystkie, czy za jedną, jest mi wszystko jedno. Rozumiem. No to 11 tysięcy, bo to już schodzę. 6 tysięcy. Dziesięć tysięcy już nie zejdę niżej. A ja obiecuję, że daję 7 tysięcy i więcej w górę już nie pójdę. No dobrze, to złamiemy i ja, i pan złamie zdanie. A ja mówię 9 tysięcy i staniemy po środku pewnie. 9 tysięcy. Od razu proszę powiedzieć 8. To znaczy na początku pan mówił, że pana interesuje tylko jedna koperta. Wybrał pan 18. Tak, ale potem jak powiedziałem, koperty. Że jeszcze w 9 jest minus. Nie, powiedziałem, że w 9 jeszcze jest minus i kupię, jak pani tanio sprzeda w pakiecie. Tak, ja dalej obstaję za kopertami. Iwona, co uważasz? Na początku pan Krzysztof chciał odkupić tylko jedną kopertę. Jedna go interesowała. Była to 18. A jaka teraz jest kwota? Słucham? Jaka jest kwota teraz, jaką pan proponuje? Teraz już są koperty. Czyli nie ma propozycji pieniężnej, tak? A chce pani? To posłucham teraz pani propozycji. Iwona, jak uważasz? Co robimy do końca? Może ja zapytam panią. Za ile pani sprzeda wszystkie koperty? 46 tysięcy złotych. Ale nie wchodzi w grę. Nawet do 400 pani chciała zejść. No nie chciałam. Jaka jest ewentualnie kwota, którą pan proponuje? Żebym już miała świadomość, czy biorę koperty, czy biorę... Tak. 25 tysięcy za wszystko, na koniec gry. Razem z tymi 8 tysięcami, tak? Tak jest. Może warto się zastanowić. Dobrze. Wiem, co to oznacza. Panie Krzysztofie, 44 tysiące. Schodzę. Gdzieś, jak się spotkamy, zastanowię się nad tą kwotą. Na razie obstaję za kopertami. Proszę otworzyć dziewiątkę. Boję się jej. Tam jest minus. Już mówiłem pani. Błagałem, że pani sprzedała za 30 tysięcy. A pani nie ufam, nie ufam. Ileż można? Ale czy... Ileż mogę błagać? Samą dziewiątkę jakimś cudem można ją sprzedać, dopłacając... Ewentualnie kopertą. Może pani. Chce pani dziewiątki się pozbyć? Tak. Chyba tak. Może pani mi oddać te koperty?
i tą dziewiątkę i 8 tysięcy zostawi sobie pani. Nie, no nie. Właściwie rozwiązaniem? Gorsze niż gotówkowo pan zaproponował. No. Niż 25 tysięcy. Ale miała pani szansę, prawda? A, czyli ta szansa już nie wchodzi w rachubę, rozumiem, tak? Już nie. Już nie. To otwieramy kopertę. Proszę bardzo. Otwieramy kopertę. No teraz to chyba to pozostało. No. Nie, nie. Można mieć 8 tysięcy jeszcze. Bo można było mieć 30, prawda? Tak. Można było mieć 25. Teraz jest możliwość zachowania gotówki, 8 tysięcy. Znaczy, teraz już panu ufam, że tu jest pewnie minus 100%, ale żeby nie wycofywać się ze swojej decyzji, biorę kopertę. A nie lepiej wziąć 8 tysięcy? Może i tak, ale ciężko proszę. Się pożegnać z tą kwotą, którą pan proponował i którą zobaczyłam na stole. Mówiłem nie przywiązywać się do kwot? Mówiłem nie otwierać kopert? Jeszcze jakaś taka nutka zaufania, że tam być może nie ma 100%. Minus 100%. Wystarczy otworzyć i zobaczyć. Czyli 8 tysięcy mi pan proponuje, tak? W tym momencie. Na razie tak. Na razie? Jest aktualne. Co to znaczy? Tak. Znaczy za chwilę może być mniej. 8 tysięcy aktualne. Nie wiem, to już twoja decyzja. 25 i koperty są pana. Nie. To już było, minęło. Biorę kopertę. Bo już pani wie, że tam jest minus teraz. Pośrednio tak. Nie pośrednio, na bank, na 100%. Jeśli się da cofnąć do propozycji 25 tysięcy, to ją przyjmę. Wie pani, jak jest w naszej grze. Trzeba wyczuć ten moment. Najlepszy, kiedy się warto zgodzić. Tak, łatwo się mówi, gorzej się wykonuje, tak. Przegapiła pani ten moment dwa razy. Ma pani szansę trzeci raz wykorzystać sytuację. 8 tysięcy jest aktualne. Zapomnijmy o kopertach. Ja się tylko boję tej sytuacji. Jeśli się nie okaże minus 100%, że sobie nie wybaczę, że nie wziąłem tych kopert. To jest chyba gorsze niż... Ale będzie minus 100%. Na bank. Gwarantuję to pani. Panie Krzysztofie, powróćmy do pierwotnej sytuacji. 25 tysięcy. Ale i będzie mi łatwiej się pożegnać z tymi kopertami. Nie, pani Doroto, pani nie wykorzystała dwa razy bardzo atrakcyjnych momentów dla siebie w tej grze. Tak. I pani o tym dobrze wie, bo to jest taka gra. Ale nie można panu też do końca ufać, bo to jest gra w ciemno. Może pani otworzyć i zobaczyć. Ale ja gwarantuję pani, że tam jest minus. Jest szansa wziąć 8 tysięcy. Wyjść zadowolonym. Może ja zrobię tak. Obrócę te koperty i pani nie patrzy na te kwoty, bo to jest właśnie największy ból. O, to są tylko numerki, a teraz zdecydować. A proszę zaproponować jeszcze inną opcję. Przedam 9 tysięcy samo i ewentualnie oddam którąś kopertę ze stołu i gotówkę. Pani Doroto, pozostaje przy dwóch kopertach. Nie ma innych opcji. Nie ma innych opcji. Niech pani nie pogarsza swojej sytuacji. 8 tysięcy, to są dobre pieniądze. No to zupełnie niezłe pieniądze. No, można je mieć. Można wyjść twarzą z tej sytuacji i wygrać. Lepsze. A nie potem chodzić i żałować. Mogłam, 30, 25, chociaż te 8, przydałoby się 8 tysięcy. Pewnie, żeby się przydało. Każdemu by się przydało. Ostatecznie. No nie wiem, zawsze to 8 tysięcy, niż nic. Ale powiedz mi, czy... Ufasz panu Wiszowi? Ufasz, że tu jest minus 100%? Tak pół na pół. Pół na pół, no nie? Ja panu ufam. Wezmę 8 tysięcy. 8 tysięcy, tak? Tak. Niech będzie. Proszę, dobrze. Czyli tak, można wszystkie koperty są moje. Proszę tylko nie mówić, że jednak pan wlepował. Nie powiem tego. Niszczymy tak, 44. Proszę bardzo, do niszczarki. Bo to moje, prawda, kupione. Ostatecznie oddajemy dziewiątkę. A jak ty czujesz? Ufam panu Wiszowi. Jaką masz intuicję? Wydaje mi się, że jest duże prawdopodobieństwo, że tam jest minus 100%. Na początku czułam, że na 100% nie ma jednak tego minusa. Pani Doroto, jest tam minus. To są na dwie cyfry, 100%? Które... Słucham?
Słucham? Minus 100%? Panie Krzysztofie, jest? Tak, minus 100%. Tej mojej kopercie dziewiątce, tak? Dziewiątce, tak. W tej. Upewniam nie się, mamy dwóch dziewiątek. Czy pan myśli o jakimś innym graczu? Dobrze. Dobrze, zawsze to 8 tysięcy. No oczywiście. Będę miała z czym wracać. Proszę bardzo, to niszczarki. Biorę 8 tysięcy, Iwona. Trudno. Szkoda. Dziewiątkę możemy zobaczyć, żeby mi ulżyło. 32, proszę do niszczarki. Nie zobaczymy dziewiątki najpierw? Oczywiście, że zobaczymy na potem. Samym końcu, dobrze. Tak, obiecuję, że pokażę. Ale kopertę miałam ładną. 29 do niszczarki, poproszę. Nie chcę zamienić dziewiątki na 8 tysięcy. Nawet bym nie śmiał pani proponować. Bo nie chcę jej. Proszę pochopnych decyzji nie podejmować. Ja oczywiście mogę dać pani 200 parę tam ileś tysięcy, prawda? Ale coś mogę dać. No może nie 200, jak tamten mieliśmy, ale coś. Wynagrodzić coś pani mogę. Nie. Nie chce pani? Nie chcę. Zniszczmy ją. A proponuję. Ciężko się z panem gra. Mimika też opanowała, pani nie Dorota, można wyczytać. Pani Dorota, jak tamtych kopert nie ma, to ja tą kopertę mogę pani zaproponować, tą dziewiątkę. Dziękuję bardzo, nie chcę. Zostaję przy 8 tysiącach. Ale jest wartościowa, proszę mi zaufać. Tak, jest minus 100%. Nie. Ależ tak. Nie śmiałbym, nie. Nie chcę ją. Ostatecznie nie chcę tej koperty. Z panią się dobrze gra, nie zrobiłbym tak. Tak. Wcześniej też pan mówił, nie zostawił mi pan minusa. Nie chcę dziewiątki. Niech już będzie 8 tysięcy. Zawsze się to przyda. Także zostaję przy gotówce. Szkoda było stracić też gotówkę na koniec. Udało mi się przekonać panią, że tam jest minus, prawda? Tak. I ufam, I że co? Tam jest. I teraz co? Nie uda mi się przekonać, że tam nie ma minusa? Nie. Pani Dorota, jak mówiłem, 30 tysięcy tak? Za te wszystkie koperty, to był pikuś. I jakby pani chciała 46, też bym dał. Pewnie tak. Tylko udało mi się po prostu za 8, prawda? Wszystkie, prawda? Już wymiękam. Wszystkie za 8. Tak. Pani Dorota, co to jest? Po 8 tysięcy pani przyszła wygrać? Pani? Ja wiem, po ile pani przyszła. Pani nie jest zadowolona z 8 tysięcy. Ja to wiem. Byłabym, bo to jest duża suma, tylko zobaczyłam rzeczywiście te koperty. I te koperty troszkę namieszały. Nie, pani liczyła na więcej, na koniec gry. Na samym wstępie, zanim tu przyszłam, oczywiście, że tak. I teraz ma pani, pani Doroto, teraz ma pani szansę. Tylko trzeba zaryzykować. Pan chce, żebym wyszła z zerem. Nie, żeby pani zagrała wabank. A opłaca mi się to? Wyjdę z czymś, panie Krzysztofie? Oprócz koperty minus 100%? Pani Doroto, opłaca się chociażby z jednego powodu. Tak? Pani będzie długo pamiętać nasz program. I tak będę długo pamiętać państwa program. Znaczy, co pan sugeruje, przepraszam? Czy, że tam jest duża suma? Znaczy, raz już zasugerowałem. Nie będę tak mocno pani sugerował, ale sugeruję zaryzykować. Przecież pani przyszła po większą kasę. Przegra pani 8 tysięcy, załóżmy, prawda? I wyjdę z niczym. To nie jest taki ból, jakby się mogło okazać, że w dziewiątce jest dużo. Tu będzie ból, tak jak pani mówiła wtedy, prawda? Ból było rozstać się z tymi kopertami. Pani Doroto, proponuję zagrać. Tutaj gracze przychodzą grać. Ja cały czas gram. A nie coś wygrać, tylko po prostu zagrać. Panie Krzysztofie, czy... Pan dalej mówi, że tam jest minus 100%? Nie. A czemu się tak zmienia pana decyzja? Pani Doroto, minus odkupiłem na początku, prawda? To, co oglądaliśmy. Myślałem, że go zamienię, ale pani nie chciała. A teraz zastosowałem, tak powiem, inny myk. Zmienia się pani. Pozbyłem się wszystkich kopert. Wszystkie pani oddała za 8 tysięcy, prawda? Tak. Ale teraz możemy, dopiero teraz jest równa gra.
Nie, wezmę 8 tysięcy. Niech pani mnie nie rozczarowuje. Pani jest taka mocna. Chyba nie, skoro zniszczyłam te koperty. Ale teraz można się zrehabilitować. Nie, proszę zaryzykować. Nie. Myślę, że tam jest jednak minus 100%. Nie śmiałbym. Nie. Tak, ja mam honor gracza, po prostu, no. Nie, bez przesady. Pan jest dobrym graczem. Ja wiem, że panu zależy, żeby jak najmniej... Nie! Tak. Ale kto to pani powiedział? Ja cenię dobrych graczy. Ale ja jestem właśnie słabym graczem, skoro zniszczyłam tak mocne koperty. Ale może pani się wykazać, to czuję. Iwona, ufam, że tam jest dużo, czy... Bo ja... Pani Iwono, pomoże mi pani? Pomóż! No właśnie, nie wiem. Może zaryzykuj, ale to jest twoja decyzja i ty musisz podjąć ją. Ale wiesz, jak ciężko jest zaryzykować, skoro mogłam zaryzykować z dużymi kopertami? No też. Teraz już po wtokach, już jestem, nie myślimy o tamtym. Tego. Teraz jest taka sytuacja. Pani ma 8, miałam 9, prawda? Tak. Wabank iść. Co pan proponuje, żeby albo było dużo, korzystne proponuję, dla mnie? Proponuję albo dużo, albo nic. Wszystko albo nic. Ale dużo to może być też te 8 tysięcy w stosunku co do minus 100%. Mogę wyjść z 8 tysiącami, a mogę wyjść z zerem. I to jest 8 tysięcy jest dużo w stosunku co do zera. 100 tysięcy do zera to jest duża różnica, ale 8 tysięcy do zera... No jest oczywiście, że jest, ale... Podsumowując, panie Krzysztofie, przyszła, to... Pani Droto, przyszła do mnie do gry kobieta takiego wysokiego polotu jak pani. Odważna, grała odważnie, teraz nagle mówi mi 8 tysięcy, szkoda. 8 tysięcy dobra, nie namawiam. Nie chce pani, tak? Decyzja. Osiem tysięcy? Czy wielka niewiadoma? Już nie będę namawiał. Teraz to już moja decyzja. Dobrze, ja się... Tak. Mhm. Proszę zdecydować. Albo wychodzimy z niczym, bo naprawdę, albo bierzemy 8 tysięcy. Ryzyk fizyk. No nie wiem. Tam były duże kwoty, ale... Pan Krzysztof nie chciałby dać takich dużych kwot naraz. 9. Ale to ty decydujesz. Pani Doroto. Mam podjąć decyzję. Nie. Wie pani co, widzę, że pani się męczy. Trochę się pomyliłem co do pani. Jeszcze minutkę, dobrze? Dobrze. Ostatecznie. Proszę bardzo. Co byś zrobiła na moim miejscu? Na moim miejscu, Iwona. Jakbyś tu siedziała, co byś zrobiła? Być może bym zaryzykowała, ale nie chcę, żebyś się sugerowała tylko i wyłącznie moim zdaniem. Dobrze. 8 tysięcy zarobimy. Otwieram. Ostatecznie. Proszę. Biorę 9, gdyż... Nawet jak stracę 8 tysięcy, to w niedługim czasie... Czyli zamieniamy się, tak? Zamieniamy się. Proszę 8 tysięcy przesunąć do mnie. Dobrze. 9 jest pani, tak? Tak. Wszedłem pani ambicje, co? Żebym się szybko zmobilizowała te odpowiedzi. Nie, zaryzykujmy. Powiedziałem, że myślałem, że pani jest twarda, tak po prostu na ambicje. I się pani zgodziła. To było tylko po to, żeby pani oddała mi to 8 tysięcy. Panie Krzysztofie, otwieramy. Już nie chcę być niekonsekwentna. Otwórzmy 9 tysięcy. Trudno, jest minus 100%. Tam jest minus. No trudno. Jak pani chce z powrotem 8, może pani wziąć. Może pani 8 wziąć z powrotem. Pan powiedział, że bym zaryzykowała, że warto jest zaryzykować. Ryzykuję. Zaryzykuję. Sprawdzę, co tam jest. Jest tam minus. Trudno, zaryzykuję. Proszę bardzo. Otwieram. Trudno. Minus 100%. Trudno, i tak było bardzo miło. Ale pani bardzo Droto, dziękuję. Dobra była gra, prawda? Dobra była, ale wolałam stracić to 8 tysięcy, bo i tak straciłam duże koperty. To 8 tysięcy przy tych dużo kopertach już... Pomniejszyło tą pulę. Rozgoryczenie, że tak powiem.
A z charakterem pani zagrała, prawda? No trudno. Miło było pograć. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dziękuję serdecznie. Mogę wziąć na pamiątkę, czy nie? Pamiątkę. Będę miała przynajmniej pamiątkę. Dziękuję bardzo. Trzeba się przywitać. Trudno. Zaryzykowaliśmy. Największym błędem moim było niewykorzystanie i niewyczucie momentu, w której prowadzący proponował tą właśnie sumę 30 tysięcy. To była bardzo duża kwota i mogłam w tym momencie podziękować. I wyszłabym w szczęście. Państwa również zapraszam tutaj do nas, do studia, do Gry w Ciemno. SMS o treści start pod numer 75550. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pani również dziękuję, do widzenia.